Was dzisiaj w Modzie Ekokreatywnej na kanale o ekologicznym stylu życia, ubierania się i o odzieży z lumpeksu, z second handu, odzieży vintage, a także o dobrym stylu. No i dzisiejszy odcinek właśnie będzie o dobrym stylu. A co się z tym wiąże? Będzie to trochę o analizie kolorystycznej, o tym jak odnaleźć swoje kolory. Pokażę Wam proste triki i opowiem Wam o nich, jak to zrobić samodzielnie. Oczywiście absolutnie nie zniechęcam Was do zrobienia sobie profesjonalnej analizy kolorystycznej pod kątem mody, ale pokażę Wam i opowiem Wam, jak to zrobić też w prosty sposób samodzielnie oraz pokażę Wam haul z rzeczami dla mojego typu kolorystycznego. Jaki to jest typ, to niektórzy wiedzą, inni dowiedzą się z tego filmiku w ciągu dalszym. No i moi drodzy, tego typu filmiki są niesamowicie pracochłonne. Bardzo dużo czasu kosztuje nie tylko edycja samego filmu, ale też wyszukiwanie informacji, wyszukiwanie odpowiedniej grafiki oraz związanych z tym rzeczy. W związku z tym bardzo Was też proszę, żebyście docenili mój wkład i polubili filmik oraz zasubskrybowali koniecznie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Będę bardzo wdzięczna, bo jest mi to bardzo, bardzo pomocne. Kochani, przechodzimy dalej. Mam nadzieję, że filmik się Wam przyda, że się spodoba i że będzie w ogóle taki konkretny i przydatny dla wszystkich pod każdym względem. Kochani, jeśli oglądacie mnie od jakiegoś czasu, a nie dzisiaj po raz pierwszy, to wiecie, że ostatnio zajmuję się dużo tematem właśnie kolorystycznym. Oczywiście ten temat był mi znany już od bardzo, bardzo dawna, ale ostatnio wróciłam do tego trochę bardziej, z tego względu, że musiałam zrobić wielką czystkę w mojej szafie i stwierdziłam, że najłatwiej będzie mi to zrobić pod kątem tego, by dobrać ubrania po prostu już tak typowo kolorystycznie do siebie, bo ja bardzo często się zachwycam ubraniami, jak wiecie, i po prostu czasem zostawiam sobie eksperymentalnie różne rzeczy, ale stwierdziłam, że ostatnio, że to nie ma sensu, bo wiecie, ja nie lubię za bardzo ostrego makijażu, raczej jest bardziej naturalny lub prawie w ogóle nie stosuję makijażu, czasem są wręcz są to tylko rzęsy czy brwi pomalowane, odrobina różu czasem, więc po prostu bardzo często jest tak, że makijaż nie pomaga mi przezwyciężyć tych różnic kolorystycznych. No a jest to bardzo właśnie istotny element w tym, byśmy wyglądali na co dzień po prostu promiennie, ładnie, świeżo, młodo i w ogóle najlepszą byli wersją samych siebie. Kochani, dlatego właśnie ważna jest analiza kolorystyczna. Nie powiem Wam tu dzisiaj wszystkiego o analizie, to jest niemożliwe. Zaczęło się to w XIX wieku, to tylko tak zajawię, że w okresie impresjonizmu, kiedy malarstwo przeżywało rewolucję, zaczęto rozmawiać o kolorach, o doborze palet barw i tak dalej. Później już w XX wieku, w latach 60., w latach 80. nastąpiły kolejne etapy rozwoju tego tematu i faktycznie wkroczyło to do mody, do makijażu i tak dalej. No i od tego czasu jest to bardzo popularny temat. Po co to w ogóle jest? Przede wszystkim, czy jest to Wam potrzebne w codziennym życiu? Oczywiście dla niektórych osób to jest w ogóle nieistotne i ten temat nie istnieje. Ja to jak najbardziej rozumiem, ale z biegiem czasu potrzebujemy rozświetlić się, żeby po prostu się nie postarzać też. Zwyczajnie, żeby wyglądać czy na swój wiek, czy młodziej, warto jest znać swój typ kolorystyczny i ubierać się w takie ubrania, które będą sprawiały, że będziemy wyglądać właśnie pięknie, promiennie. Nie jest to żadne czary-mary, żadna teoria, tylko czysta fizyka, czysta optyka, wręcz nawet biologia, bo moi drodzy, tutaj chodzi o odcienie naszej skóry i co za tym idzie też oczu, włosów, właściwie oczu to może niekoniecznie co za tym idzie, ale włosów na pewno. Po prostu odcień naszej skóry i ten podskórny odcień, czyli mówiąc po angielsku undertone, to co jest u nas pod skórą właśnie, ta druga warstwa kolorystyczna, sprawia, że niektóre kolory po prostu będą nie współgrały z naszą cerą i będziemy wyglądać na zasadzie takiej, jak czasami przyłożycie sobie coś, co Wam nie pasuje do twarzy, albo zrobi się nam jakiś niekorzystny refleks, wyglądamy na żółtych, albo na niebieskich, na martwych, czasem się wygląda jak trup w czymś i to jest właśnie dlatego, że te kolory, które nosimy, powinny współgrać i powinny podbijać kolor naszej skóry, a nie go zabijać.
moi drodzy, dobieranie garderoby nie jest taką łatwą sprawą. Oczywiście niektórzy twierdzą, że najłatwiej jest sobie wybrać neutralną paletę, czyli biel, czerń i beż. Nie ma nic bardziej mylnego, bo kochani, zarówno biel, jak czerń, jak i beż mogą być w przeróżnych odcieniach, naprawdę w mnóstwie odcieni i naprawdę uwierzcie mi, że mogą do Was nie pasować nawet białe rzeczy, bo na przykład do ciepłego typu urody czysta śnieżna biel jest absolutnie niewskazana, będzie podkreślać cienie pod oczami i będzie, czasem będziemy w niej właśnie wyglądać trupio. Biel jest odpowiednia dla typu zimy, a nawet już powiedziałabym, że niektóre typy lata, mimo że chłodne, nie będą pasować do bieli, więc na przykład ciepły typu urody powinny wybierać bardziej kremowy odcień, bardziej złamaną biel. Kochani, tak samo w przypadku czerni. Czysta czerń też jest jakby bardziej domeną zimy, natomiast wariacje czerni powinny nosić inne typy urody, typu na przykład lato granat, czy granat zresztą też jest dobry dla zimy, ale na przykład ciemnoszary, czy taki granatowo-szary byłby już lepszy, czy chłodny brąz byłby już lepszy dla typu lata, a na przykład dla typu wiosny delikatny brąz, albo ciemna oliwka, albo jakieś inne tego typu kolory, które nie będą dobijać tej jasnej, świetlistej urody. W przypadku jesieni mogą być to na przykład głębokie śliwki, bardzo ciemne bordo. Są to przepiękne wariacje koloru czarnego, znaczy nie czarnego, ale ciemnych tonów, ciemnych kolorów, które mogą służyć nam na eleganckie okazje. Czy też czekoladowego brązu w pewnych odcieniach. Także nic bardziej mylnego, a już z beżem to całkiem. Słuchajcie, beż to jest najnudniejszy kolor świata. Z jakimś cudem stał się jednym z najeleganckszych kolorów świata. Może właśnie dlatego, że jest nudny, bo to elegancja niestety czasem bywa bardzo nudna. Jestem troszkę uprzedzona, ale wiecie, beż też może być w setkach kolorów. Ja na przykład w szarawym beżu, czy w beżu z odcieniem różowego wyglądam dobrze, tak jak ta sukienka, ona ma taki szaro-beżowy odcień z nutką różu i już taki kolor jest całkiem dobry. Na przykład w beżu z takim kamelowym, czy w odcieniu lekko żółtawym wyglądałabym jak trup, co zresztą możecie zobaczyć na zdjęciach. Kochani, no idziemy dalej. Powiem Wam bardzo krótko teraz o tych typach kolorystycznych. Na początku uznawano 4 główne typy kolorystyczne podzielone na pory roku. Mianowicie była to wiosna, lato, jesień i zima. 2 z tych pór roku są to pory roku ciepłe i nie mówimy o pogodzie, tylko o kolorach ciepłych. 2 są to pory roku zimne. I teraz zaczęto później w tym trochę, mówiąc brzydko, grzebać, bo okazało się, że jednak nie jest to z każdym tak aż proste. I podzielono jeszcze każdą z tych pór roku na 3 takie podgrupy. Zaraz Wam powiem szczegółowo, o co tutaj chodzi. Myślę, że nie będzie to aż tak trudne, kiedyś to wytłumaczy. Oprócz tego jest kwestia tego, że oczywiście indywidualne osoby mają różne proporcje tych kolorów w sobie, tego balansu i wtedy też odpowiednio inne kolory będą Wam najbardziej pasowały. No i do tego też dojdziemy oczywiście. Pokażę Wam i powiem Wam, o co z tym chodzi. Kochani, przede wszystkim 4 pory roku, ale są też 3 aspekty jakby tej sprawy. No i pierwszy aspekt to jest jasność i ciemność, czyli intensywność kolorystyki. I mamy 2 jasne i 2 ciemne typy kolorystyczne. Jasne są to lato i wiosna, ciemne są to jesień i zima. Tutaj chodzi o intensywność kolorów. Po prostu jak ciemne są nasze oczy, jak ciemne są nasze włosy, jak ciemna jest nawet nasza cera, chociaż słuchajcie, tutaj w ogóle nie chodzi o kolor skóry, bo robimy to w ramach naszego typu etnicznego, powiedzmy w ten sposób, żeby być grzecznym dla wszystkich, dla nas również. Typ etniczny tutaj nie ma znaczenia, czy jesteśmy Europejczykami, czy Azjatami, czy na przykład pochodzimy z krajów afrykańskich, czy z Ameryki. Każdy może dopasować się do tego w ramach swoich odcieni etnicznych. Ciemne i jasne, czyli jak mówię, ciemne to jesień i zima, jasne to wiosna i lato. Drugi aspekt to jest jakby wyrazistość, czy też taka przejrzystość, klarowność pewnych cech naszej urody.
I no i na przykład mamy tutaj dwa takie klarowne typy, czyli gdzie wyraźnie odcinają się rysy twarzy, kolor włosów od skóry, skóra jest raczej czysta, bez różnych odcieni, oczy mają również bardziej przejrzysty ton i są ich bardziej jednokolorowe, mówiąc krótko, chociaż nie jest to zawsze też zasadą. Natomiast drugi typ to jest typ nieprzejrzysty, czyli typ taki zgaszony. I te zgaszone, bardziej zgaszone typy, bardziej stonowane, to są jesień i lato. Natomiast te czyste typy, tak zwane, to jest wiosna oraz zima. Moi drodzy, i trzecia rzecz to jest ciepłota, czyli temperatura naszej urody. Ten właśnie odcień skóry, podskórny, że tak powiem, po angielsku, jak już mówiłam, undertone, chodzi tu o to, że niektórzy mają więcej w sobie barwnika niebieskiego, drudzy jakby podskórnie mają więcej żółtego barwnika. I tutaj nie dochodzi o to, że mamy dosłownie jakiś barwnik, ale nasza skóra i nasze jakby żyły, nasz system krwionośny w pewien sposób ze sobą współgrają. I jeżeli będziemy mieli tę barwę bardziej w stronę niebieskiego, będziemy typem zimnym, jeżeli bardziej w stronę żółtego, będziemy typem ciepłym. No i tutaj chodzi też o właśnie temperaturę kolorów, które nosimy. No bo po prostu typy ciepłe będą brzydko kontrastować z barwami zimnymi i odwrotnie. Po prostu będziemy zabijać za pomocą niewłaściwego koloru na zasadzie po prostu optycznego przeciwieństwa, będziemy wygaszać swój własny kolor. Czyli możemy wyglądać na zmęczonych, chorych, bladych i tak dalej. Po prostu nie będziemy dobrze w tym wyglądać. Oczywiście pamiętajmy o tym, że makijaż czy na przykład zafarbowanie włosów na ciemniejszy ton może zmieniać nieco ton kolorystyczny, nie ten podskórny, ale może powodować, że przy mocniejszym makijażu będziemy mogli w ramach naszej kolorystyki, czyli na przykład zimnego lub ciepłego typu, nosić na przykład wyrazistsze kolory. Raczej działa to w tą stronę, że łagodniejszy typ będzie mógł przejść do typu nieco bardziej wyrazistego, na przykład lato do zimy. No i są dwie pory roku, tak jak mówię, chłodne to są lato i zima oraz dwie pory roku ciepłe, czyli wiosna i jesień. No i tutaj dlatego, ponieważ mamy te trzy aspekty i cztery pory roku, to się nam robi aż 12 możliwości. Słuchajcie, bo nie każdy jest takim czystym, przejrzystym typem, jak na przykład Królewna Śnieżka, blada cera, kruczo-czarne włosy, czarne, ciemne oczy, czy mogą być to też bardzo wyrazisto-niebieskie oczy. I tutaj mamy typowej zimy, takiej klasycznej zimy, można powiedzieć, ale niektórzy są właśnie wariacjami tego typu, tak na przykład jak ja, jestem odrobinę wariacją typu letniego. Moi drodzy, no i co teraz? No i oczywiście powinniśmy dobierać kolorystykę, na przykład bardziej chłodną. Jeżeli jesteście typem lata lub zimy, kolory chłodne będą Wam bardziej pasować, czyli te barwy, które będą mieć w sobie odcień niebieskiego. I tutaj nie chodzi o to, że to jest kolor niebieski, chociaż w ogóle kolor niebieski oczywiście ma w sobie dużo niebieskiego. Ale nawet w ramach koloru niebieskiego występują wariacje cieplejsze i chłodniejsze. I na przykład blondynka o złocistych włosach też może w niektórych odcieniach niebieskiego wyglądać dobrze, jeżeli będą to odcienie, które zawierają w sobie odrobinę tego barwnika żółtego. Zobaczcie, tutaj pokażę Wam w podglądzie taki wykres różnych niebieskich, które akurat znalazłam, swetrów z Vinted. I możecie zobaczyć, że jak bardzo różnią się te odcienie niebieskiego. Te, które mają więcej tego błękitu chłodnego z bielą lub fioletu, będą bardziej odpowiednie dla chłodnej urody. Te, które mają więcej żółtego, na przykład wchodzące w turkus, taki ocieplony błękit, będą bardziej odpowiednie dla typów ciepłych. Także to nie jest takie bardzo oczywiste, że żółty kolor będzie wyłącznie dla ciepłych typów, bo na przykład chłodny, rozbielony, żółty może być też bardzo fajny dla urody lata. Będzie można naprawdę pięknie wyglądać w takim kolorze. No i oczywiście, tak jak mówię, jest tutaj wiele możliwości. Przykładowo jest paleta dla zimy, czyli jeżeli macie ciemne włosy, jeżeli macie ciemną dosyć skórę, ale niekoniecznie, bo też może być to bardzo jasna skóra przy bardzo ciemnych włosach, czyli taka bardzo mocno kontrastująca uroda, zawsze będzie to
zawsze będzie to typ zimy. Takie osoby też mogą być w różnych wariacjach. To, co u Was dominuje, jest Waszym jakby głównym typem. Słuchajcie, jeżeli ciężko jest to troszkę wyjaśnić pokrótce, więc powiem Wam tak. Najpierw zawsze bierzemy to, co się rzuca na pierwszy rzut oka. Na przykład jasne włosy, będzie to wiadomo, że nikt, na pewno nie jesteśmy ani zimą, ani jesienią. Ciemne włosy, jesteśmy zimą lub jesienią, czasem latem, jeżeli ten odcień będzie bardzo chłodny i nie będzie to czerń. Także zaczynamy od tego. Później patrzymy na to, czy nasz typ jest właśnie ciepły czy zimny i możemy w ten sposób już wykluczyć, czy będziemy typem wiosny czy jesieni, czy też zimy lub lata. No i teraz nie będę już, słuchajcie, wchodzić w aż takie niuanse. Odkryłam fajną książkę, której niestety nie udało mi się jeszcze zamówić, ale oglądałam dużo filmików i recenzji i tak dalej na ten temat i mnie bardzo to zainteresowało. Nazywa się ona Po koloru i swój styl. Zobaczycie tam zdjęcie tej książki, bo niestety nie doszła mi ta książka, nie byłam w stanie jej zamówić sobie, ale będę jeszcze próbować. Jest to bardzo ciekawa rzecz, jak w prosty sposób, analizując swoją własną twarz, dojść do tego, jakie są nasze kolory i tutaj będzie to zarówno właśnie analiza typowo kolorystyczna na pory roku, jak i po prostu odkrycie swoich indywidualnych kolorów. Jest to niesamowicie ciekawe, bo chodzi tu o to, że z własnych kolorów w swojej cerze, w swoich ustach, oczach, włosach, w swoich nawet żyłach, na ręce, odcieniu swoich tęczówek będziemy mogli dobrać sobie najlepiej pasującą do nas garderobę, taką, która naprawdę będzie harmonizować z naszą skórą i z naszym typem. No i teraz proste wskazówki, żeby się dowiedzieć tego, bo konkretne informacje możecie mnóstwo ich przeczytać, jakie kolory dla każdego typu urody są najlepsze. Możecie sobie to sprawdzić. W internecie są całe takie palety barw dostępne, można sobie taką paletę nawet ściągnąć i wydrukować i powiedzmy chodzić z nią na zakupy, ale tu nie o to chodzi, bo ja nie jestem doradcą kolorystycznym. Ja chcę Wam tylko pokrótce powiedzieć, jak z dużą pewnością sprawdzić, którym typem jesteście, dobrać sobie do tego garderobę. Moi drodzy, wygląda to w ten sposób. Pierwsza rzecz, patrzymy na swój kolor oczu i ust. Oczywiście po tym, jak już wiecie, czy jesteście naturalnie blondynkami, czy brunetkami, czy macie włosy rude, będzie tutaj łatwiej nam określić. Włosy rude, kasztanowe najczęściej będą oznaczały typ jesieni. Włosy blond o złocistym, ciepłym odcieniu często będą oznaczały kolor, będą oznaczały typ wiosny. Czarne, ciemne włosy lub bardzo ciemnobrązowe w chłodnym tonie będą oznaczały najczęściej zimę. Wszystkie szare blondy, platynowe blondy, blondy o chłodnym odcieniu będą bardzo często oznaczały typ lata. No, ale teraz jeszcze są różne możliwości, słuchajcie, bo na przykład z koloru oczu możemy się też domyślić, jakim typem jesteśmy i to jest jakby już drugi etap. Patrząc w kolor naszych oczu, jeżeli te oczy są bardzo przejrzyste, w takim wyrazistym kolorze, na przykład jasnozielone, takie świetliste, bardzo często to oznacza wiosnę. Takie czarne lub intensywnie niebieskie, bardzo wyraziście odbijające się od twarzy, kontrastujące z twarzą, będą bardzo często oznaczać zimę. Natomiast odwrotnie jest w przypadku jesieni i lata. Lato będzie bardziej zgaszone, bardzo często 70% Polek, słuchajcie, około 70% polskich kobiet jest typem lata, czyli raczej chłodnymi blondynkami o mysim kolorze naturalnym swoich włosów. Nie ma w tym nic złego, to jest bardzo piękny kolor, jeżeli go pogłębiamy, to będzie to wyglądać spektakularnie. Natomiast wówczas różnice między na przykład kolorem brwi, cerą i włosami nieco się zacierają. To jest właśnie ten taki delikatny typ urody, który nie akceptuje wielu kontrastów, przytłaczania ciemnymi barwami, ale też przytłaczania bardzo krzyczącymi barwami, bo będziecie wyglądać na zgaszone po prostu. Czyli jeżeli różnice między naszymi rysami są takie lekko zatarte, wszystko jest troszkę takie płowe, to
tutaj wydobędziemy to delikatnymi barwami, zgaszonymi barwami, pastelowymi barwami, które podkreślą delikatność i taką subtelność Waszej urody. Kochani, podobnie z jesienią, tylko tu będą kolory ciepłe u jesieni, więc będzie to samo się działo w przypadku pięknych zieleni, pomarańczy, fioletów, które będą też właśnie tonować naszą skórę i nadawać jej piękniejszy odcień i subtelnie po prostu podkreślać naszą urodę. Kochani, więc kolor tęczówki, kolor oka jest bardzo ważny, ale teraz jak odkryć tak najprościej ten podskórny odcień, który decyduje o tym, czy jesteśmy na przykład wiosną czy latem, bo czasem te różnice mogą być bardzo subtelne, a wiecie, przy opalenie może to być w ogóle niewidoczne gołym okiem. Natomiast jeżeli macie tendencję do cieni pod oczami, bardzo często oznacza takich niebieskich, fioletowych, często może oznaczać to, że jesteście właśnie latem, ponieważ ten niebieski kolor będzie Wam wychodził. Wiosna bardzo często właśnie przez kolorystykę swojej skóry, można powiedzieć w pewien sposób, maskuje trochę swoje cienie pod oczami. Natomiast oczywiście może tak być, jak jesteśmy bardzo zmęczeni, niewyspani, to i tak te cienie mogą nam wyjść. No i wtedy co zrobić? Sprawdzamy usta. Naturalny kolor ust. Ciepły typ urody będzie miał bardziej brzoskwiniowo, morelowe usta w naturze. Różowe z takim cieplejszym odcieniem. Natomiast chłodne typy urody będą miały bardziej fioletowawe, nawet czasem w bordo naturalne swoje usta, czyli takie odcienie tutaj właśnie z niebieskim, w fiolet wchodzące. Kolejnym trikiem jest popatrzenie na swój nadgarstek, mniej więcej 2 cm tutaj od brzegu dłoni. Jak popatrzycie na swoje żyłki prześwitujące w tym miejscu, to jeżeli dominuje kolor fioletowy, niebieski, to będziecie typem zimnym, jeżeli bardziej zielonkawy, to będziecie typem ciepłym. Czasem się zdarza, że ktoś ma neutralny podcień, neutralny ten podskórny odcień i to jest super, bo wtedy praktycznie wszystko Wam pasuje, a to się bardzo rzadko zdarza. Ale zdarza się. No i słuchajcie, moi drodzy, to są takie proste triki. Zaraz Wam jeszcze więcej powiem o doborze indywidualnych kolorów, ale chcę Wam to pokazać teraz na moim przykładzie, jak można jakby domyślić się, jak można zanalizować i odkryć swoje odcienia, swoje odcienie, swoje kolory, swoją kolorystykę. Właśnie takim sposobem to robiłam. Już dawno wiedziałam, że jestem latem, ale jakim konkretnie latem, bo mamy aż 3 typy i w przypadku lata, które jest jasnym typem, będzie to właśnie jasne lato, będzie to lato chłodne, bo jest to też, może być dominującą cechą tutaj chłód, czyli zimny odcień cery i oczu oraz lato zgaszone, czy też lato delikatne. Ja akurat balansuję między prawdziwym, tak zwanym prawdziwym latem, typowym latem, a latem zgaszonym, łagodnym. Można to zauważyć po moich tęczówkach. Spróbuję Wam wkleić zdjęcie mojego oka, zbliżenia, ale nie jest to zbyt dobre. Ja mam takie szaro-niebieskie oczy, bardzo typowe dla lata. Jeszcze w środku mam otoczkę taką złocistą lekko. To właśnie trochę mnie naprowadza na to, że jestem podobnie jak na przykład Jennifer Aniston, typem zgaszonego czy łagodnego lata i pasują mi bardziej stonowane kolory, wchodzące już nawet w odrobinę niektóre kolory jesieni. Nie te pomarańcze, nie te intensywne kolory, ale te zgaszone na przykład kaki, szarości i takie delikatne brązy. I właśnie na przykład to można zobaczyć w moim oku. I generalnie polecam Wam bardzo analizę kolorów swojej twarzy, swoich oczu, swoich naturalnych włosów. Będziecie widzieć, że bardzo będą Wam na pewno pasować wszystkie kolory, które macie w tęczówce. Najjaśniejszy kolor będzie dla Was uspokajający, będzie Waszym kolorem relaksu. I to jest właśnie wiedza zaczerpnięta z książki, o której Wam tam mówiłam. Najciemniejszy kolor Waszej tęczówce będzie Waszym kolorem wieczorowym, eleganckim. Będzie Waszym takim, Waszą czernią jakby. Jeszcze inne odcienie, które macie w oczu, też będą Wam pasować. Kolor Waszych ust będzie Waszą czerwienią, czyli jeżeli macie usta bardziej właśnie w fiolet, będą to bardziej śliwkowe czerwienie, zimne, chłodne czerwienie.
Jeżeli macie więcej tego pomarańczu w ustach, no to taka czerwień będzie najbardziej Wam pasować. Także naprawdę jest to dość proste. Po prostu przyjrzyjmy się samym sobie, swoim włosom, swoim oczom, swoim policzkom. Ja na przykład, będąc tym zgaszonym latem, mam często takie odrobinę... Jestem bardziej neutralna przez to. Mam odrobinę takie brzoskwiniowe policzki, szczególnie jak się zarumienię. I dlatego też na przykład nietypowo dla lata pasują mi też morelowe, takie brzoskwiniowe, dość wyraziste kolory. Chciałabym Wam teraz na przykładach moich zdjęć ze stylówek pokazać, bo Wy oglądacie mnie nieraz w makijażu, w dobrym świetle, które jednak w pewien sposób, powiedzmy, odejmuje pewne oznaki zmęczenia, czy jakieś tam różnice kolorystyczne. I dlatego ja, do tego typu stylówek, kiedy prezentuję różne rzeczy, muszę jednak być pomalowana, bo czasem wkładam kolor, który zupełnie nie licuje z moją urodą. No i w związku z tym pokażę Wam teraz na przykładzie zdjęć z tego samego dnia, z tej samej sesji, w różnych outfitach, czego mogliście nie zauważyć w trakcie, bo nie zwracamy na to aż takiej uwagi, kiedy ktoś jest pomalowany, oświetlony i tak dalej. Zobaczcie tutaj na zdjęciach, które Wam pokażę dosłownie z jednej okładki, jak czasem kolor może ogromną różnicę zrobić. Na przykład jest zdjęcie takiej stylówy, w której mam na sobie kolor, który mi pasuje. Zaraz obok jest zdjęcie koloru, którym wygląda bardzo blado i to nie jest jeszcze najgorszy dla mnie kolor, ale jest to jeden z odcieni żółtego, który będzie wydobywał, już ma w sobie odrobinę za wiele żółtego i będzie podkreślał taką trupiość u mnie. No i zobaczcie, ten sam dzień, to samo oświetlenie, praktycznie to samo miejsce, a jak inaczej wygląda moja twarz w odpowiednim kolorze, w kolorze chłodnym, a jak wyglądam w tym drugim kolorze. No i zobaczcie tutaj na przykład mnie w beżu, jak bardzo wybledza, jak bardzo odbiera energię taki dla mnie, taki kolor, który ma właśnie ten niewłaściwy podcień, a jak może dodać dodać urody i wręcz rumieńców, co przecież nie jest możliwe tak fizycznie, prawda? Włożenie koloru na przykład różowego. Ewidentnie ten kolor mnie ożywia, rozświetla. Zresztą zobaczcie, tutaj jest kilka takich przykładów. Pokażę Wam właśnie takie przebitki zdjęciowe w różnych rzeczach, w których jest mi dobrze najpierw. Zobaczcie tutaj, jak to działa tak naprawdę. Wszelkie dla mojej urody odpowiednie właśnie zgaszone zielenie, miętowe, takie błękitno-szare kolory, nawet sam szary, fiolet. Wszystko to sprawia, że naprawdę moja twarz wygląda świeżo, nikną niedoskonałości. To jest ważne, że nasza twarz naprawdę nabiera innego kolorytu. Tego typu kolory, które nam pasują, niwelują wszelkie niedoskonałości, zaczerwienienia na skórze. Coś, co jakbyśmy się z bliska przyjrzeli, mamy takiego niedoskonałego trochę, czy jakieś właśnie nawet, powiedzmy, wypryski, czy cienie pod oczami będą mniej widoczne, nasza cera się ujednolici, będziemy po prostu wyglądać bardziej promiennie w tych właściwych kolorach. Natomiast właśnie w tych kolorach niepasujących do naszego typu będziemy naprawdę musieli się postarać, żeby nas to nie dobiło. Trzeba być wypoczętym, żeby coś takiego nosić. Trzeba być pomalowanym ewentualnie. Także no, tak to wygląda. Zobaczcie, tu w bardzo ostrym kolorze, w kobaltowym, który jest typowym kolorem odpowiednim dla typu zimy, moja delikatna uroda już gaśnie, już zaczynam wyglądać bardzo, bardzo blado i moja twarz przestaje być wyrazista, bo to troszkę dominuje mnie. Po prostu odbiera mi to energię, odbiera mi to główną rolę. Strój zaczyna grać główną rolę, patrzymy na strój, nie patrzymy na osobę. Oczywiście, że w stylówkach czasem jest to moim celem, więc ja się tym nie będę przejmować, że to tak wygląda, bo wiecie, czasem chcę zwrócić uwagę na strój, a nie na to, czy ja wyglądam akurat promiennie, czy nie. Natomiast w codziennym życiu oczywiście tak jest i pokażę Wam tutaj kilka takich jeszcze tablic, kolorów tak na szybko, odpowiednich dla danych typów urody. I tak na przykład mamy dla jesieni ciepłe barwy, dla wiosny również są to barwy ciepłe, ale też świetliste, bardziej wyraziste, bardziej czyste, jaśniejsze oczywiście. Dla typu lata bardziej zgaszone, chłodne kolory, dużo pasteli.
szarość również jak najbardziej. I dla typu zimy barwy kontrastowe, barwy bardziej nasycone i oczywiście w chłodnych tonach. I słuchajcie, jak chodzi o typ lata, czyli mój typ, to są też właśnie, jak mówiłam, trzy typy. Jest lato chłodne i tutaj osoby o bardzo błękitnych oczach, na przykład jasnej dosyć cerze, włosach od ciemnego blondu, takiego szarego, nawet platynowo jasnych, takich platynowych, chociaż tu jest szybciej jasne lato. Do takich zgaszonych właśnie brązów czy ciemnych blondów będą mogły być właśnie typem zimnego lata. Wtedy wszelkie błękity, niebieski, to będą rewelacyjnie wyglądające po prostu kolory dla takich osób. Również właśnie takie czyste fiolety w miarę, nawet biały. Natomiast jasne lato, bardziej podobne trochę do jasnej wiosny, czyli dość będzie wymagało świetlistych kolorów, jasnych kolorów, czystych barw, takich, które właśnie nie są takie bardzo zmieszane, bardzo przydymione. Natomiast ten typ, do którego ja się skłaniam, czyli troszkę już zgaszone lato, to jest typowo zgaszone kolory. Zobaczcie, pokażę Wam tutaj moją paletę kolorów, których instynktownie zawsze sama wybieram, nawet nie zastanawiając się, jakim typem lata jestem, jakim podtypem jestem, zawsze instynktownie bardziej szłam w tą stronę. Zgaszone zielenie, miętowy, zgaszone fiolety, brązy, takie szarości delikatne. Ten kolor, który mam na sobie, taki szaro-niebieski. No i teraz właśnie Wam pokażę, jakie rzeczy sobie kupiłam nowe, zamiast tych, których się pozbyłam, żeby właśnie podkreślić mój typ urody. To zgaszone lato. Niektóre kolory z palety lata i zimy będą mi pasować. Przy mocniejszym makijażu kolory, które nosi zima, czy też inne właśnie podtypy lata też jak najbardziej będą do mnie pasować. Natomiast kiedy chcę jak najbardziej podkreślić swoją indywidualność, to wybiorę kolorystykę właśnie zgaszonego lata. No i teraz Wam pokażę te rzeczy, bo kupiłam dosyć sporo rzeczy w fioletach, błękitach i właśnie takich szarościach. Pierwsza rzecz to jest ta sukienka od Stella McCartney dla H&M-u. Jest z czystego jedwabiu. No i to jest typ koloru. Właśnie taki szaro-błękitny, szaro-niebieski kolor, który moim zdaniem idealnie pasuje do mojego typu urody. Mam bardzo podobny golf, w którym nagrywałam też program o jeansach częściowo i który bardzo, bardzo lubię nosić, bo naprawdę według mnie super do mnie pasuje i do mojej osobowości i po prostu też mi się bardzo, bardzo podoba. W ogóle kolor jeansowy też mi się podoba i dobrze w nim wyglądam. No i jest to sukienka, która może być z paskiem, bez paska. Tak wygląda z paskiem. Ja oczywiście lubię paski, więc lubię podkreślać talię, więc jak najbardziej mi pasuje pasek. Bardzo ciekawa, fajna sukienka w przepięknym kolorze. I kupiłam ją na Vinted i kosztowała około 100 zł, no jest to jedwab jednak. Czasem kupuję takie rzeczy, jak widzicie też, jeżeli nie mogę znaleźć czegoś lub jak się w takim kolorze, jakiego naprawdę bym chciała i w takim stylu, no to właśnie czasem sobie sprawiam taki prezent drobny, urodzinowy. Bardzo, bardzo mi się podoba ta sukienka. Podobnie będzie mi dobrze w takim błękicie, chociaż jest to też kolor idealny dla chłodnego lata i dla jasnego lata. Też jak najbardziej fajna. To jest sukienka, którą mam w sklepie. Jeszcze się trochę zastanawiam nad nią, bo jest przepiękna po prostu. Czy sobie jej nie zostawić i nie zmniejszyć trochę. Pokażę Wam teraz kolejną rzecz, a mianowicie może najpierw góry, bo jest tego trochę. Sukienkę. Kupiłam sobie również sukienkę drugą, nową z metką, ale też na Vinted, ponieważ teraz szukam rzeczy, jeśli nie w lumpeksie, to na Vinted. To jest też sukienka z jedwabiu indyjskiego, naturalny jedwab, w takim kolorze, który naprawdę fajnie licuje z moją urodą. Jest to trochę ciepłego koloru, ale ja jestem też zgaszonym latem, więc czasem takie kolory nie wyglądają wcale na mnie tak źle, jeżeli są połączone z czymś chłodnym. Tutaj jednak ten chłodny kolor dominuje w dekolcie, więc jest ok. Przepiękna moim zdaniem sukienka, w bardzo fajnym kroju, jest krótsza z przodu, więc wygodna do chodzenia. Taka typowo letnia sukienka, troszkę muszę sobie tutaj przyszyć jakąś haftkę czy zatrzask na dekolcie, bo za bardzo mi się rozchodzi na biuście, ale ogólnie to jest właśnie rodzaj sukienki, który ja kocham. Uwielbiam po prostu ten rodzaj sukienek,
podobnie jak była ta sukienka, którą wcześniej dorwałam z wiskozy. No, takie dwa niby inne odcienie, ale obydwa pasują dla typu urody lata właśnie. Bardzo fajnie. Dobrze, idziemy dalej. Słuchajcie, kolejna rzecz, którą sobie sprawiłam, to... Aha, i słuchajcie, jeszcze bardzo ważna rzecz z tym dobieraniem kolorów, to głównie chodzi o górną część garderoby, tą część garderoby, która bezpośrednio kontaktuje się z naszą twarzą i odbija się jej kolor na naszej twarzy, więc jeżeli lubicie jakieś kolory z nie swojej palety, to możecie je spokojnie nosić na dole, bez żadnej szkody dla wyglądu waszej skóry, dla tego jak wyglądacie promiennie czy nie. Więc na przykład możecie nosić, dajmy na to, taki fioletowy sweter kaszmirowy, który ostatnio trochę nieszczęśliwie dobrałam do spódniczki krótkiej, ale po prostu miałam wtedy migrenę i nie myślałam o ubraniu, więc z góry przepraszam za mój wygląd wtedy. Kupiłam sobie taki kaszmirowy sweterek, również na Vinted. Bardzo, bardzo fajny, bardzo obcisły też, ale to jest sweterek do specyficznych typów ubrań. No i na przykład taki można dobrać sobie wtedy do na przykład takiej ciemnożółtej spódnicy, czy spódnicy w kolorze rudym zamszowej, która nie będzie bezpośrednio przy twarzy, więc jeżeli lubicie ten kolor, to możecie właśnie pójść w tą stronę, albo dobrać sobie akcesoria w takim kolorze, który lubicie, a nie jest odpowiedni dla Was. Także o, taki sweterek i na przykład mogę ten sweterek nosić do aksamitnych fioletowych spodni, ale też właśnie do czegoś kontrastowego. Jak najbardziej. Bluza, którą też już pokazywałam w holu, ale chcę Wam pokazać dodatkowo, bo też sobie ją włożyłam właśnie do spodni, jako taki po prostu dres do spodni, które zaraz też pokażę. I to jest jak najbardziej mój kolor, zgaszony taki oberżynowy, właśnie niewyrazisty, który byłby dobry dla zimy czy dla jesieni nawet, tylko właśnie taki zgaszony kolor. No i kupiłam sobie kilka podkoszulków z długim rękawem, bo bardzo, bardzo miałam deficyt z jedwabiu z bawełną albo z jedwabiu czystego. To jest na przykład jedwabny podkoszulek w takim brązowo-fioletowym kolorze, w którym też z ciemnych kolorów nieźle wyglądam. Jest to Copenhagen Luxe rozmiar M i to jest koszulka ze 100% jedwabiu. Też gdzieś tam przymierzę ją dla Was. To jest kolejna rzecz. Jeszcze następna rzecz, którą kupiłam, jest to taki podkoszulek, bardzo podobny do tamtego. Właściwie kupiłam trzy koszulki, w tym dwie od jednego sprzedawcy, bo to zawsze trochę taniej wychodzi. W takich kolorach, zobaczcie, ta jest znowuż taka jasna, brzosowa i to jest Rosemund, moja ta ulubiona marka, rozpinana u góry. Bardzo fajnie wygląda do wszelkich kolorów, na przykład jak mam bordowe spodnie, jak mam... Nawet do jasnej jeansowej spódnicy też taki kolor wygląda ładnie, jak najbardziej. Kolejna to jest takie blado-różowa, też brzosowa, kolejna Rosemund, czyli znowu to będzie bawełna z jedwabiem. I tu też się do czegoś Wam przymierzę, do jakiejś rzeczy to. Wszystkie one są bardzo podobne w kroju, to są te ściągaczowe koszulki, które bardzo ładnie też figurę podkreślają i też są bardzo fajne, bo właśnie mają idealny ten materiał. Następna rzecz, którą sobie kupiłam, to taka, właściwie nie sobie, to po prostu kupiłam, ale chcę Wam pokazać, że ma dużo kolorów z mojej palety, czyli właśnie te zgaszone pastele, fiolety, błękity. Ma trochę takich lekko pomarańczowo-brązowych liści, ale to jest, nie jest dominujący tym kolorem. To jest na mnie za duża bluzka, więc ta bluzka przy okazji będzie w holu i zobaczycie ją też w sklepiku naszym. To jest jedwab z wiskozą. Bardzo fajny ma tył. Z tego takiego włoskiego jedwabiu. Fajna, luźna bluzeczka. Pokażę Wam teraz, jakie sobie kupiłam spodnie fajne. Spodnie z jedwabiu szare, to jest też kolor, w którym wyglądam super i też należy właśnie do, jak najbardziej do mojej palety. Taki kolor też jest w moich oczach, więc super, super, super wygląda, jak chodzi o ciemne kolory. Bardzo fajne spodnie, 95% jedwaby, takie jakby dres jedwabny. Mogę też w tym normalnie chodzić na co dzień, bo to nie jest jakieś takie bardzo nonszalanckie i nieeleganckie. Do fajnej bluzki czy bluzy może naprawdę rewelacyjnie wyglądać. Jak widzieliście tam już z jedną bluzką to i z tą bluzą akurat domową. No i do takich spodni można włożyć też fajną koszulę, fajny top.
można włożyć na przykład kurtkę. Mam tu taką kurtkę, którą tutaj mam też fajną bluzkę, wcześniej kupioną od Hugo Bossa w takim szarym kolorze, która by też rewelacyjnie wyglądała do tego. Ale już nie będę wszystkiego mierzyć, bo to bez przesady by trwało godzinę. Bardzo fajną kurtkę w takim właśnie burzowym szarym kupiłam sobie. Ja uwielbiam te takie oversize'owe kurty na jakieś rzeczy narzucać, jak mi jest chłodno. Kocham takie rzeczy, ona jest w takim super stylu, zobaczcie. Co to za marka? Już Wam mówię. To jest... nie widzę. Monki. No, taka zwykła firma, nic nadzwyczajnego. MKLK, ale właśnie ja takie kurtki lubię mieć, takie wielgachne. No i za nim jest po prostu rewelacyjna, przepiękny kolor, który bardzo fajnie też podkreśla szarość w moich oczach, bo też mam takie odcienie oczu, takie wielowymiarowe, wielokolorowe oczy posiadam. Słuchajcie, kolejna rzecz, to kupiłam sobie jeszcze taki kardigan bardzo dziwny, ale z rewelacyjnym składem, naprawdę, fajnej marki, to jest Hunky Dry też i już Wam mówię skład. Wełna 70%, angora 20%, SK i to jest taki duży kardigan, trochę spływający na ramiona tu i zobaczcie, taki odcień brązu z szarością. Też bardzo, bardzo fajnie wygląda u mnie. Nie mogę mieć absolutnie żadnych żółtych odcieni w swetrach, ani w takich szczególnie ciemnych rzeczach. Dobra, to było już dużo. Na końcu chcę Wam pokazać jeszcze kurtkę, bo wczoraj dorwałam kurtkę, która mi się bardzo podoba. Naprawdę jest po prostu świetna według mnie. Czekajcie, przedwczoraj czy wczoraj? No jakoś tak. Niby to jest 42, ale jest na mnie idealna, bo to ja właśnie lubię, jak kurtki są takie większe, nie takie dopasowane. Kurtka fajnej marki, przeciwdeszczowa, Swedemount, layer free. I to jest taki właśnie przeciwdeszczowy płaszczyk w kolorze różowym, chłodno-różowym, który fajnie też wygląda na mnie. Ja bardzo lubię też ostatnio połączenie takiego właśnie chłodnego błękitu z chłodnym różowym. No i uwielbiam to połączenie, jeszcze czuję w tym po prostu jak w bajce. Jest super, jest świetny, naprawdę. No i właśnie to ostatnio noszę już 2 dni, bo deszcz pada, do takich szaro-niebieskich spodni golfika i dzisiaj nawet byłam w tej kurtce. Także no, takie są moje zakupy i akurat to jest z Lumpeksu. Większość tych rzeczy jest z Vinted tak naprawdę. Jeszcze pokażę Wam jedne spodnie. Jak wiadomo, spodnie są mniej istotne, bo są na dole, ale jak już kompletujemy sobie chłodną, jeżeli już kompletujemy sobie chłodny zestaw kolorystyczny, no to na przykład kupiłam sobie świetne dzwony. Trochę są za duże na mnie w pasie. Zastanawiam się, czy je przerabiać. Zobaczymy jeszcze, ale powiedzcie mi, jak w nich wyglądam. Super, len z bawełną, to jest H&M, a chyba jakiś już stara kolekcja. Takie bootcuty, trochę dzwony na lato, właśnie z bawełny z jedwabiem. Bardzo uniwersalne i do wszystkich chłodnych kolorów i w zasadzie do wszystkich chłodnych kolorów, bo wiecie, tak naprawdę biały kolor to jest kolor zimny po prostu. Moi drodzy, no i właściwie jak na dzisiejszy filmik to by było wszystko. Mam nadzieję, że to dało Wam dużo informacji i że będziecie w stanie sami określić swój typ i dobrać sobie odpowiednie barwy. Oczywiście jak ktoś by chciał porady nietypowej analizy kolorystycznej, bo ja nie jestem akurat od tego specjalistką taką stricte, ale porady, co do Was pasuje, jakie dobrać Wam ubrania, to oczywiście zapraszam do saloniku naszego. Zawsze chętnie służę radą i mogę Wam też pomóc określić pewne aspekty Waszej urody i co najbardziej by do Was pasowało. Kochani, dziękuję Wam za uwagę serdecznie. Zapraszam Was już na kolejny filmik, to będzie vlog urodzinowy. Też z zapowiedzią rozdania, bo będą rozdania urodzinowe i rozdanie na 4000 subskrypcji, które już niedługo. Także opowiem Wam wszystko we vlogu. Będzie to taki nie za długi vlog, bo wiecie, no chciałabym trochę też z okazji urodzin sobie odpocząć, bo naprawdę jestem bardzo, bardzo zajęta cały czas. Także już w przyszłym tygodniu zapraszamy Was na kolejne live'y i na pewno na Hollumpeksowo, bo mam przepiękne rzeczy już, które bardzo chcę Wam pokazać. Ale to już w przyszłym tygodniu. Także na razie
Dziękuję za uwagę. Zachęcam Was, żebyście spróbowali zdobyć tą książkę, bo na pewno jest mega ciekawa i chciałabym Wam dużo więcej powiedzieć o tym i na pewno jeszcze do niej wrócę, jak już mi się udają kupić. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć!